Halo, dobry wieczór. Halo! Halo, sorry, rudził. Dalej bawi, żenujące. Dobra, odpalamy się. Minecraft, widziałem, że działa lepiej już z jakichś 13. Nie wiem, kiedy jest tak cicho? Czemu jest tak cicho? A to już leciało wcześniej. Czej, bo mi się prze w ogóle... Nie wiem, na czym myśmy ostatnio skończyli muzykę. Może na tym. Powiedzmy, że na tym. No, okej, dzień dobry. Kury. Co te kury tu robią? New update for auto masagi. Ej, garagi. Czemu? Przecież ja to ściągnąłem dzisiaj. Albo nie, nie dzisiaj. Tylko nie mogłem znaleźć nowej wersji. Nie wiem, dobra, potem se zobaczymy. Jak będę coś robił z serwerem związanego, to se popatrzę, co tam poaktualizować. Dobra. Brdęk. I mi się skończyła siekiera, to było szybkie. Dzień dobry. Skończyła mi się siekiera, dobra, to może jakiś mały upgrade. Możemy zejść do dziury, do kopalni. Iść pokopać, kurwa, no gdzie tutaj dziura wykopać? Już poprzedni live? Nie, no co ty, godzinę ponad trwał. Kurde, godzinę 20 chyba jakoś tak z grubsza. Dobra, tu jest takie... W miarę takie coś. Także myślę, że tutaj można by było wykopać sobie wejście... Portalo. Porwal... Portalo do tego, do kopalni jakiejś takiej. Tak se zrobimy tutaj, o! Będzie takie fajne, duże wejście. Dobra. Diamenty już ma, a ja wiem, że no, Jezu, jak to, diamenty to nie jest sztuka znaleźć. Już inne ten, nie, nether, nie netherite to się nazywa, czy coś? Ja w ogóle jeszcze nie grałem, słuchajcie, w Minecrafta tak właściwie, jak ten netherite cały wszedł, ja w ogóle jeszcze nie wiem, co to jest. Kill of netherite'owy, czy tam jaki. Jak się tym kopie i w ogóle. Mówiłem, że to tam już kilka ładnych aktualizacji temu by weszło. A ja żem jeszcze tego nie używał w ogóle. Widzę, że tak płynność serwera jest taka... Taka... Nie wiem. ...10 TPS? O kurwa no. Fabryk lepszy? Myślisz, że na fabryku będzie lepiej? Dusiek, jak nie będzie, to... Co z nim zrobimy? Jak dasz mody? Ja miałem jakiś fabryk z jakimś jeszcze, kurde, kartonem, czy czymś tam. Ja to miałem. Stop. Ale wszystkich właśnie wyjebało. Ciekawe, czy Kafo był na przykład i robił live'a czy coś, bo już kiedyś go tak... Kiedyś go tak właśnie potraktowałem też. Dobra, mamy ustawienia. Ciekawe, czy będzie się chciał w ogóle włączyć, jak ja mu teraz silnik zmienię, bo to jest, że tak powiem... To nie jest takie oczywiste. Dobra, silnik został zmieniony. I teraz tak. Filezilla, garagi. Teraz tak, tutaj se muszę wliść tu. Pszit, tutaj. I teraz tak, w modach mam tak, cardboard, fabric API i e-common fabric. Jest jakiś karton.
Lithium i phosphor. Lithium fabric mods. I phosphor, jo? Adrenaline shot here. Grab it a shot. Mogę teraz ruszać. Wiktor Podłoga Ryszka zasubskrybował. Dziękuję bardzo za suba, witam, dzień dobry. Wróciłem? No? Tak, dzień dobry, to ja. Listę na Discordzie? Coś mi tam wysyłał. Co ten fosfor? Pokaż. On jest na 1.17.1. Mordo. Jego nie ma jeszcze na 18, chyba że jakaś wersja alfa coś tam. Alfa śmalfa. A lithium, na, lithium fabric? Powiem ci, że też jest na 1.17.1 najnowszy. Nie, czekaj. Jakieś są kuźwa instruction, avoid chunk corruption, coś tam. Tu jest jakieś sranie, że się światy psują. Czanki się korumpują. I w ogóle rzeczy. Betę to we mi wyśli, ale tak na jednej nodze. Jak już działa? Czemu on się znowu sam włączył? Kurwa, wyłączyłem go i nic nie klikałem. Wydupiaj. Czemu on się sam włącza? W sumie dobrze wiedzieć, że się włączył i że działa. Już zdążyli wejść. Serwer wyłączony. I tak proszę kurwa zostawić. Nie rusz, zostaw. Dysku, daj linki zrób. Szybko. 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 Weź beta zrób, bo mi się nie chce tego szukać. Chciałbym pewnie na GitHuba jakiegoś wejść, a ja się nie znam na GitHubie, tam jest tyle mądrych rzeczy, że ja nigdy nie wiem, gdzie wejść, żeby coś ściągnąć. Jest jakieś 1.18xdev. Coś tam. Tylko ja nie wiem, jak potem stąd coś ściągnąć, jakieś tam gotowe rzeczy. O, jest. Dobra, Jezu, najwyżej mi zawirusujesz komputer, nie wiem co to są za rzeczy, kuźwa. Jakieś jary bezpośrednio mi bandyta wysyła, zamiast link do źródła. Weź potem ufaj takim. I gdzie to mam, do modów mam to wdupić? Backupa, nie chcę mi się backupa, po co mam backupa robić na serwerze, który działa od 2 godzin? Do modów, dobra. Zaraz zobaczymy, ile będzie TPS-ów. To się wszystko TPS-y liczą, słuchajcie. Jak w branży samochodowej się liczą konie mechaniczne, to tutaj administratorzy serwerów różnych, tak, przeważnie to są takie bąble, tak lat 10, lat 13, siedzą sobie tam gdzieś po przyrce na przerwie i sobie mówią, ile mają TPS-ów na serwerze. I on mówi, no ja mam, słuchajcie, na Ternosie, ja mam 40 TPS-ów, no płynne, nie? A ten drugi, no ja hostuję, słuchaj, na ten, bo ja się tam, mam wujka w tego, w SpaceXie, nie, i on tam mi hostuje, nie, no tam u tego, u Ilona i tam mam, słuchaj, 160 TPS-ów, nie, kurde. Dobra, mam tak, Dusiek, bo ty się znasz, mam Fabric API, Cardboard, i common jako biblioteka do cardboarda chyba? Litium i fosfor, wszystko, jo? Dobra. Powinno być git. No to dobra, to odpalamy, zobaczymy, czy się wydupi, czy mapę skorumpuje, czy co się w ogóle podzieje. Nie wiem. Jest ten silnik, aby... Zrobił się? Niby jo. Dobra, konsola nawet nic tam nie wysrywa za bardzo, coś tam z fabrykiem związanego, jakieś teksty widzę. Mam nadzieję, że pluginy tak po prostu zadziałają z tym wszystkim. Loading bucket plugins.
Zara będzie. Jeszcze nie wiem. Kuźwa. Halo? Konsola mi spamuje pierdylion błędów, takich srogich, takich po 30 linijek. Za każdym razem, jak ktokolwiek cokolwiek zrobi, to mi wysrywa błędy w World Guardzie. Także stop! A tylko World Guard czy coś jeszcze? Essentials też wypierdala błędy. World Guard wypierdala wszystko. Pluginy nie działają. Dobra. Speedhack jest. Jaki speedhack w ogóle? Davidok? Co Davidok? No dobra, no i co? I mam... Czemu szybko się biegało? Co tam się podziało? Porwalo. Widziałem, że Essentialsy mają jakieś nowe te coś. 2.19.0. Fajnie, że nie piszą wersji Minecrafta, na którą to kuźwa jest. Jak mi w grze napisało, że jest nowa wersja i że używam starej wersji, a wchodzę na ich stronę i kurwa nic nie ma o niej, nie? Nic nie ma o tej nowej wersji. O chuj chodzi. Mam te właśnie dev i jak ją odpaliłem, to mi napisało, że jest jakaś nowsza. Chyba, że ona bierze pod uwagę, że... no, nie wiem. No 1.17 ja tutaj widzę ostatnią, najnowszą jakby. Na kurs Forge'u? O, jest coś. 5 grudnia, ale to nie jest to. To jest Essentials po prostu. A jest jeszcze Essentials X, którego ja używałem od dłuższego czasu. I teraz powiedzcie mi, o chuj tu chodzi, że jeden się nazywa Essentials, a drugi Essentials X. Ktoś tu coś od kogoś zajebał, czy o co chodzi? X lepsze. No to nie ma wersji X nowszej niż to, co ja mam teoretycznie chyba. Się irytuje w tej chwili. No i co? No pluginy się zesrały. World Guard też ponoć jest jakiś na jeden... Też mi coś chyba wyrzucił, że jest nowsza wersja, ale... No dzisiaj ich szukałem. Na 1.17 ja tu widzę. A wyjdziemy sobie na GitHubie. Coś jest, ale kurde... Bookit dev site. No to mam to, kuźwa noga.
No co, mam wydupić wszystkie pluginy najlepiej, bo Dusiek se wymyślił kuźwa jakieś te... Dobra, spoko. Czyli tak, essentialsy wypierdalają. I co tam jeszcze wywalało? World Guard wywalał. Ciekawe, czy jeszcze jakieś... Zaraz się okaże, bo ja nie byłem w stanie wszystkiego dojrzeć w tej konsoli. Bo tyle było. Dobra, wyjebane wszystkie te. Super. Essentials X, no... No właśnie, on nie działa mi tutaj na tym fabryku świetnym, kuźwa. Działało dobrze. No przez pierwszą minutę to każdy serwer ci będzie dobrze działał. Dobra, uruchamia się niby. Zaraz mi i tak wysrą je tutaj, że będzie... Jakiś, kurde, blokada DDoS i tak dalej. A ten karton też jest na jakąś 1.17.1 R01 coś tam. Failed to load bucket adapter class, bla bla, world edit bucket adapter spigot cardboard. No super, czyli world edit też nie działa. Null pointer exception. Fajne. Fajne rzeczy, super rzeczy. Dobra, ludzie powchodzili. Dobra, zaraz zobaczymy, czy się zeszro, czy będzie jakiś speedhacki w ogóle, czy o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Spadam. O co im chodzi z jakimś speedhackiem? Także dwa razy prędkość. No jo, nie ma komendy TPS oczywiście. Coś ze zwierzętami nie tak, czy że o co chodzi? Szybko się biega, no ja nie. Normalnie się biega. Co zaś Minecraft TP, co to za co to zaś za jakieś te. No, widzę tę płynność, kurde. Kurwa, już widzę, ale już, kurde. Bloki trzeba kopać dwa razy zamiast dwa razy. To jest, ale super. Super poprawa, warto było zrobić i wywalić wszystkie mody, pluginy, bo się popsuły. I wgrać jakieś kuźwa podejrzane rzeczy z jakiegoś podejrzanego źródła. Warto by... Kurde. Ja! No jakiś speedhacka jeszcze mówią, nie wiem o co chodzi. Speedchucka. O czym oni bredzą? Jakiś inny hosting? No i na Aternosie najlepiej, kurde, darmowe. Ja nie wiem w ogóle, jak jeszcze ludzie mogą płacić za serwery. Kurde. No. Jak to się robi? No kurde! Głupia gra, nie mogę nawet skikować kogoś. Muszę cały nick wpisać. I podwójne wiadomości na ten, jak ktoś wchodzi. Super sprawa. Ja miałem węgiel jakiś coś.
Tam by mu zupełnie już za późno. Już się, sprawa się przedawniła. Muszę jakiś węgiel znaleźć, bo czasami tak go na wierzchu widać, ale coś pozmieniali z generacją tych rzeczy. To może nie być już tak na wierzchu węgla. Super, zobaczcie, jak teraz dzięki temu silnikowi i czterem modom, które przyspieszają, poprawiają rozgrywkę, jak teraz szybko wczytuje mi się świat. Kuźwa, to jest poprawa naprawdę o całe 0%. Niesamowite rzeczy. Jeszcze pół serwera coś pitoli o jakichś, kurde, speedhackach. No, kurde. Rewelacja. A tak się srał, kurde, żeby tego wrzucić, tego fabryka z jakimiś kartonami, jakimiś jeszcze modami, kurde. I co, i guzik. Działa gorzej, ale za to nie ma pluginów. Zrobię węgiel drzewny, bo jak potrzebuję te... potrzebuję... Kurde, węgiel drzewny, żeby mieć drzewny... Co? Pochodnie. Lepszy forgę. Forgi! Kurde. Wersja Minecrafta 1.18.1. Trzeba wrócić na jakąś, słuchajcie, 1.16, 1.12, nie wiem, bo to... Nie wiem, w którym momencie... Co jakaś jest nowa wersja, to hostingi mają problem z tym. Ostatnio też był jakiś... Wiesz, jakaś nowa wersja Minecrafta też była, kurde, sraka z płynnością. I za każdym razem słyszę, że to nie jest wina hostingu, ani serwera, ani ten, że to po prostu Mojang coś zjebał i teraz jest... Kurde. Co wersja, to wszyscy są zdziwieni, że kuźwa, TPS-ów nie ma, lagi są. Jeden 7.10, no bez kitu już kakit lepiej chodził. Najlepiej zoptymalizowana paczka w historii. O, a Harbor działa. Ten śpilkolot. Kurde. Na czacie się nie po... trochę działa. Dobra, trochę działa. Kuźwa. Aha, na górze jest, że... Jezu. Na dole jest, że 5 na 18 players sleeping i ja przetłumaczyłem jakieś wiadomości, kuźwa, i one nie powinny być po angielsku. A na górze jest w ogóle, że 1 z 9. Zamiast 5 to 9, to 1, a na czacie nie ma za to. Super. Super silnik, super sprawa. Dobra, nie, chuj. Wracam do tego. Wracam do papieru. Karton gorszy od papieru, kurde. Płynność była identyczna, przynajmniej nie mieli speedhacka ludzie i mi pluginy działały. Ja wiem, że pewnie robię coś źle, bo pluginy działają, że muszą działać, kurde, balans. Dobra, ostatni raz to wyłączam i w ogóle robię rzeczy. Dusiek, ty się już nie odzywaj nawet, słuchaj. Tak ci powiem lepiej, tak ci poradzę, jaką dobrą radę ci dam, nie? W ogóle
Ani mi piśni, że coś TPS-y, że coś silnik, że coś tego. Ani nawet pół słowa, kurde. Chłopie. Ci dom TPS-y zaraz. Ja ci zaraz dom jakieś, kurde, kartony jakieś tam, fabryki. Ja ci zaraz. Zaraz pokorza. Ja cię suny. Mógłby być też jakiś nowszy build papera w sumie wrzucony, bo tu jest 68. Ten następny był dobry. Ten po nim, co dali. To był super silnik. Ale ten 68 taki ten... Najbardziej udany to jedna wersja po nim zaraz. Tak. Dobra, silnik został zmieniony. Możesz włączyć serwer. Ja super. Właśnie to zrobię. A mody tam jeszcze są w folderze mods, ale zdaje się, że paper nie wspiera modów, więc one tam nie powinny nic przeszkodzić. Chyba. Nie wiem, wydupię to. Tak, na wszelki wypadek, to jo się to wydupia. Teraz jedyny plugin, który wydupia przy starcie, to CraftServe Agent. I serwer się już włączył. Zobacz, jak pięknie działa! A teraz zobaczmy sobie, zróbmy porównanie, jak działa paper versus tamto wcześniej, nie wiem. I zaraz. O, i teraz na czacie są wiadomości, ładnie, to działa plugin do śpiulkolotu. Na górze też coś chyba będzie działać. Ja dalej nie mam żadnego speedhacka, ja nie wiem, o co im chodziło. No i pewnie TPS-y mi oddali, jo. 14! No ale tutaj, no cóż. Mam pochodnie, dobra. Przydało mi się nożyce znaleźć i jakieś owce coś tu przygotować sobie, łóżeczko jakieś, kurczę, tak na przyszłość. Na razie to jedyne, co mogę zrobić, to zejść do dziury. Nie będę teraz wiedzą teraz, chłopie świata! A mi tu coś już lezie. Jakiś paciuluk. Może ja najpierw sobie zrobię taki węższe zejście. Brzdęk. Węższe zejście się zrobię, bo ja nie potrzebuję teraz takiego szerokiego. Ja się potem zrobię. Dejmie sam ten kilów i ja bym chciał jakiegoś żelaza trochę znuć. Fedro, ja... No i... Zeszedł zech na przodek i już godą po śląsku, chłopie. Zaraz jakiś wungiel znajdymy, to już w ogóle będzie. Ile graczy jest? No mniej niż było wcześniej. A TPS-y... Takie se... Ale ja dalej nie wiem, czy mi się całkiem mapa wygenerowała, bo chyba nie, chyba coś się wysrało też po drodze i się strasznie wolno zaczęła generować, bo wiecie, ja taki pregen robiłem, bo duże obciążenie serwerowi robi generowanie mapy przez tam iluś graczy naraz. I z tego też są problemy. No i żeby tego uniknąć, to się robi taki pregen mapy, że ta mapa się przez tam godzinę czy ileś cała powinna wygenerować. Ale coś mi poszło nie tak i mimo tego, że najpierw przez jakiś czas ten Dings mówił mi, że ma się wygenerować tam to jakoś w 2 godziny, czy tam ile, no to po 2 godzinach było w połowie chyba dalej i masakrycznie wolno się już generowało. A tu jest miedź. Powiem wam, że generalnie zasadniczo dobrze jest mieć, ale to na kiekicie. Tutaj to mi to właściwie pociula, ani z miedzi to chyba narzędzi się nie da zrobić, bo są takie bez sensu trochę. Czy to było? Nie, w Kekicie były narzędzia z miedzi. Tu są narzędzia z miedzi? Czy tylko, nie wiem, dach se można z miedzi zrobić? Bo miedź jest bez sensu trochę chyba tutaj, nie? No tak dodali te miedziuchy, ale żeby jakieś rozsądne... Jakieś kable, żeby z tego robić, prąd, coś, to nie, to... To możesz klocki zrobić. Drugą rączkę. A tak, mam drugą rączkę.
Ale no przepraszam bardzo, myślisz, że kill offem, że taki kozak jestem, że kill off jedną ręką sobie trzymam i kopię? To oburącz trzeba. Chociaż teoretycznie już noszę w kieszeni parę ładnych metrów sześciennych skały, także z drugiej strony. Na dwa kilowy kop. Kur! Oj, wydrować zaro na dwa rury. Ile graczy masz tam, iRocket? Tutaj jest 15, 16. TPS-y są... No nie wiem, czy chcemy na to patrzeć. 18! O kurde. Brzdęk. Dobra, kolejny kilow jest potrzebny, a ja dalej nie mam żelaza jeszcze żadnego, jakąś miedź, tylko bez sensu mieć. Ale chyba już bym zrobił może schodki tutaj z tego kobla, który mam nazbierany. Tam se schodki tutaj pierdzielną, takie eleganckie. Pszt. Pszt. Dobra, robimy schodki. Koblowe schodki do kopalni, super sprawa. Kilka kilowów, właśnie nie chcę robić kilku kilowów, żeby ze śmieci nie robić. Bo cały czas liczę na to, że znajdę zaraz gdzieś jakieś żelazo i sobie będę mógł zrobić żelazny kilow jednak, a nie jakieś... Jak zwierzę! Kamienne. Tak. Dobra, idę zrobić kilo. Kibel pełny kiedyś? Kiedyś może jak miał tam, nie wiem, 10 slotów, to może był pełny. Chyba miał przez chwilę jakieś takie małe ilości slotów. Muszę przejść na zawki, bo to jest syrenę na cały dom słychać. Ja nie wiem, ja czasem oglądam różne streamy i tam też się ludzie drą, ale ja nigdy nie mam live'ów puszczonych jakoś tak głośno, że ten... Ja czasem może nie usłyszę czegoś w tle. Przeważnie streamerzy mają tak ustawione, że słychać ich darcie jopy na cały regulator, a grę to właściwie w ogóle. Na tym ustawieniu głośności, na jakim ja ten, ale... Nie wiem, wy macie po prostu za głośno poustawiane te wszystkie live'y, te wszystkie dźwięki, no. Braidzan, można jakoś, tak, można, musisz wejść na, muszę jakąś komendę zrobić kiedyś na to, kurde, i tak mi się nie będzie chciało. Dziękuję za resuba, to raz. Dwa, musisz wejść na Discorda, tak właściwie najlepiej, tego Kekalkiza, co jest chyba w opisie pod live'em, w każdym razie kiedyś był w opisie pod live'em, może dalej jest, nie wiem. Połączyć sobie najpierw z Discordem jeszcze konto Twitcha, bo bez tego to nic nie zobaczysz na tym serwerze. No i tam jest żelazo. I tam jest, tak, tam będziesz widział. Jak będziesz widział, bo musisz mieć, żeby zrób, co? No jakoś inaczej wygląda to żelazo. To jest żelazo? No. Kurde. Surowe żelazo. Zamiast iron ore. To jest jakieś takie teraz coś. Jakieś takie kurde rzeczy. Chłop co jaskinie znalazł dupną jakąś. Widzicie? Na Kekicie takich nie ma. No, słyszałem właśnie, że Fortuna działa na żelazo. Ale wyglądają teraz jak jakieś kurde... Nie wiem, jakiś stolec. Ile mam tego żelaza? 8.
No to ten kill-off mi się skończy i idziemy se wypichcić nowy. Lagów nie ma, a tu się też chyba zmniejszyły już. Klocki mi od razu wypadają. Na jak... Bordo, na jakiej to wersji te komputery? Co? No, że mcy. Czemu komputery? Co? no Minecraft jest 1.18.1. Co to jest za klocek? Kloc. Na co ja patrzę? Deep Slate. Co to jest? Długo się kopał. A i był taki jeden i co on właściwie? Nie wiem. Wchodzę na minusowe już? Aha, bo to jest ten... A, dobra, bo to jest ten bedrock kiedyś co był. To teraz zamiast bedrocka jest takie coś. I pod spodem są jeszcze te. Dobra, a teraz tak, jakie głębokości tam były na... zaraz, ja wam nie ufam. Ja se zaraz ten... Minec Raft 1.18... Ores! Ore, distributions hard. Ore, garage. Dobra. Pierwszy lepszy obrozek. Co mi to tu? I o wiadomości na Discordzie, widupi. Ore. Dobra, Large Copper Vines na przykład. Large Iron Veins. Nie Vines, Veins. Gdzie? Minus, kuźwa. Full Seize Image, Garage. O. O. To te niby są na minusie. Żeby dużo żelaza znaleźć, to trzeba zejść na minus. A to jest to białe, to jest też iron. Iron? Jo, to iron jest tak na... Najwięcej go jest na plus 10? Coś tak z grubsza? Nie, a to jest 16. Na plus 16 jest najwięcej żelaza. Diaksy się zaczynają od... 8? Od 16, no tak, jak w sumie chyba kiedyś. I są aż do minus 64. I od minus 8 zaczynają się duże złoża żelaza i są aż do minus 56. Według tego, co ja znalazłem teraz. No. Dobra, czyli to, że właściwie... No, miedź jest tylko na przykład bliżej powierzchni. Miedzi w ogóle nie ma głębiej. A redstone się zaczyna od tam powiedzmy 10 i schodzi w dół. Na sam dół. I potem jeszcze jest ciekawy motyw, bo żelaza na przykład bardzo dużo jest... Ono się też zaczyna od 80, jest go tak mało i najwięcej jest na wysokości 232. To jeszcze takie jaja, że jeszcze jest wciul tego żelaza wysoko w górach. A węgla jest najwięcej na wysokości 96 i praktycznie nie ma go na głębokości poniżej zera. Dobra, i tak zapomnę o tych wszystkich rzeczach. Ale no cóż, no kopiemy głębiej. No i tyle, na ile mi tam będzie się chciało schodzić w głąb, to se dokopię się.
analizy, no. Na głębokości 0 to sobie może zawrócimy. W sensie te schody, żeby to nie była taka absurdalnie długa pojedyncza klatka imienia Schodowa. Bo wie się Schodowa. To jak zliziemy do zera, to sobie zrobię o 180 stopni w sit i będę w drugą stronę szedł z tymi schodami. To był kiedyś bedrock. A teraz można go wykopać i zejść jeszcze niżej. Są jakieś rzeczy. Co to jest? Lapsi! A no dobra, to tam. Dobra, ho. Nie da się go kamiennym chyba nie. A, nie, bo był zapis. Dobra. I co to jest gdzieś zero? Jo, to jest zero. Do śpilkolotu się udali. Jezu, ja to muszę. Muszę dodać jakiś tekst o tym śpiulkolocie. O, w końcu młodzieżowe słowo roku, nie? No to trzeba jakoś uczcić. A miesiąca, kuźwa, tysiąclecia to jest. Dobra. I piecyk mam chyba na powierzchni, ale ja bym na razie go nie mogę go zabrać, nie mam czym. Nie będę robił kill-offa kolejnego, tutaj se to rozpalę. Zrobię se parę pochodni może w okolicy. O, bombelek! Bombel, ho! Kurde, meanwhile a walki z dalej tłucze się z mobami, jakby to była 1.70. Ujwa, bo mi tu już impreza! Bombel! Wydupia, okej? Okay. Kuźwa! Zora by mnie zabił, skubany! A co mi tak życie szybko? Difficulty normal. To co to, co ono tak? A kurwa gówniarzu, uciekł, boi się. Chodź tu, gówniarzu. Mi się go nie da trafić, kurde. No. Który tu jeszcze? Na razie żodyn, to dobrze, bo nie mam co jeść. Tak się tu trochę podejdę, wejdę, oświetlę sobie tutaj teren. Najbliższe okolice. Ała, dostałem w dupala strzałą. O kuźwa. Typie! To taki poubierany jakiś. Ta muzyka już leciała chyba kiedyś. Ale fajnie, brzmi to może być jeszcze raz. Dobra, bo ja tu miałem palić teraz. W ogóle jak grzyby jakieś wygląda. No, dobra, to czekamy na żelazo, zrobimy sobie siekierę, kill-off i miecz. Ale dziurwa głęboka. O Jezu, nie, dobra, stop, czekaj. Zejdę se, o, pszt, tu. Muszę coś zrobić. FileZilla, dawaj, chodź. Plugins Harbor config iml. Nie wstał z łóżka, tylko opuścił śpił.
piórkolot. Ale śmiesznie. Gdzie tu są jeszcze wiadomości wszystkie? Dobra. Jarnpor, co? Harbor? Red! Dobra. Garagi. No, to tak. Oha, zobacz, jest, kurde. Inga 06 opuścił śpiulkolot. Kurde. Porwalo. A ja sobie jakieś skrzynkę w ogóle coś muszę tego. Ups. Dobra. Cyk. Ja. Cyk. Latająca skrzynka zawsze spoko. I tu jakieś pierdoły można sobie powrzucać. Dobra. Ja sobie łóżko zrobię, zara, tylko muszę jakiś ten... znaleźć w ogóle... Jej, achievementy. Nowy świat się przede mną otwiera, gdyż odblokowałem sobie możliwość tworzenia rzeczy z żelaza. Zapomniałem, jak się gra w Minecrafta, jak się z patyki robi, kuźwa. Tak, o, cyk, cyk, cyk. I teraz tak, miecza. Na początek. Już, już do endów dupili. Do endów dupiczy już smoka zatłukli. Ja pierdzielę. Ja nie pamiętam, jak, co ten achievement właściwie tego. Wleźli. A, to zaraz już będzie pograne. Już będzie można, już druga edycja zakończona. Dziękuję bardzo. Już zrobione wszystko, co było do zrobienia, kurde. Dobra, dawaj mi te shearsy i teraz... szukamy jakiejś tej... Jezu, to nie, nie ten klawisz. To idzie do wyciepania. Szukamy owieczki. Jakiejś owieczki? Kurde, gdzie są jakieś owieczki? Tam coś świeci. A czego mam ten tekst na dole też jeszcze? On się pojawia. O, 3 na 15 players sleeping. Na ciul mi to pokazują. Kurczak, z niego jest za mało... No, poduszkę można by zrobić z pierza. O, jest owieczka! Owieczko! Chodź, owieczko, zaraz cię ogolimy. Dawaj. Ma to twój szczęśliwy dzień, słuchaj, bo tak, to bym cię z mieczem ogolił, zara. Ale... dobra, jeszcze gdzieś jedna, albo poczekaj, aż tamta się nażre trawy. Tam chyba łazi druga. O, jest. Owej! Dobry. Mumy. Z pajęczyny. A skąd ci pajęczyny wezmę? Bum! Yikes! Jest ten. Rzeczy się dzieją, robią. A po co mu panie za siekierę chciałem? A dobra. Tekst na dole to jest... aha! Gameruli garagi! Dobrze wiedzieć. Myślałem, że to ten plugin robi sobie jaja jakieś, kurde, ze mnie. Creeperzy robią dziury. To niedobrze, bo to będzie eksploitowane zaraz. Gameruli do mob... nie. Jak to było? Mo...
Nie. Nie mob damage, tylko jak to się... Damage. Garagi. Jaki był ten gamerule? Aha. Myślałem, że było du. Game mode 1, o tak. Dobra, schodzimy do dziury, tylko ja nie mam jedzenia. Zaraz. Poka. Tu mamy pork chopsy, mamy jabłuszko. A, ja w ogóle to dobra, jak już jest ten śpilkolot w ten, to ja sobie zrobię śpilkolot! I zrobimy, zaraz nockę zrobimy sobie. Tylko tu sobie trochę poszerzę. Żeby sobie zrobić taką jamę na łóżko. O! Bardzo dobra jama na łóżko generalnie, zasadniczo. Dość śpiulkolotu! Zaraz będzie dzień już i tak. Kurde, skończyło mi się smarkanie. Już jest dzień. Code flops. No jest dzień. Okej. Okay. No tak, myślałem, że już zaraz będzie. Dobra, to ja tak, tutaj jeszcze sobie upieczemy te dwa pork chopsy i zaraz dowalimy jeszcze, bo ja tu gdzieś widziałem, że się tu gdzieś kręcił. Kręciło się jakieś mięso się tu kręciło gdzieś. Takie, to nie o to mi chodziło, mięso. Kurde, nie dobry ten miecz. Jakoś zbuffowali te moby, czy co? Czy ja nie trafiam? Dziurwa w ziemi, no na początek, no to... Kto nigdy nie przespał pierwszej nocy w dziurze w ziemi, to niech pierwszy rzuci koblem, kurde. Mało TPS-ów? Kuźwa, 19, typie! 19, to tylko ja. Mało! 19 to jest i tak całkiem sporo. Może serio mi się świat nie wygenerował cały i po prostu na początku to było zesranie z tym, że każdy świat generował. Nie wiem. Config Sys w ogóle piosenka się nazywa. Dobra, ja sobie to wykopię. O, myślałem, że... O kurde, wągiel! Wągiel, jeron na hopie, wągiel mi znotli! Jak byłeś w rogach NEISE, to woda zaczęła spływać. Znaczy, woda mogła zacząć spływać, jakby, bo to nie. Symulowanie świata, że tak powiem, nie wchodzi w ten cały pregen. Bo pregen ci tylko robi mapę, ale to, co potem się dzieje na tej mapie, takie ruchome rzeczy, że tak powiem, czyli spływająca woda i takie tam, no to już. To dopiero potem gracze uruchamiają te rzeczy. Tak samo, nie wiem, kaktusy rosnące. Dobra, czyli ja teraz jestem na zero, to teraz tu zrobimy jeszcze jakąś jamę trochę większą. A się długo kopie ten dings. Ale mamy znowu trochę żelaza. Bardzo ładnie, tylko to jest jakiś miks. Sześciu chyba rodzajów kamienia. Mamy to ciemne coś, mamy zwykły kamień. Mamy andezyt i mamy dioryt.
Czy tam... Czy jak to się tam nazywało? Diorite, andesite. Dobre. Ładny dźwięk wydaje ten kamień kopany. No, fajny dźwięk wydaje, fajny. Ciemny to łupek. Łupek, nie wiem, nie gram w Minecraft po polsku, to nie wiem jak te rzeczy są potłumaczone. Co? The school was killed by intentional game design. Da fuck. Co? Tu wszystko jest tym łupkiem wyłożone? Bruh, mi się nie chce w tym kopać tak fest. O kurde, ej, to diaksy są teraz cięższe trochę, tak? Ja, fajno! Wielkie jaskinie znajdziesz diamenty wysoce zapierdzielenia. Zobaczymy. Będziemy widzieć, kurde, zobaczymy jak to będzie. A co to znowu jest za jakiś jeszcze coś? Co to jest? Tough. Co? To jest. Twarde. Czy coś. Grota ametystowa obok? Że co, jak jest to? To znaczy, że jest gdzieś grota obok jakaś? Tough. Cobbled deep slate. To mamy to ciemne się nazywa. To ponoć łupek, tak? Deep slate. A to? To tak już było i się skończyło. Jak tutaj się wkopię, to coś będę miał? Jakąś grotę? To się łatwiej kopie. To bardzo przyjemna sprawa w sumie. Ale nie ma tu nic. Już się skończył. Wydupaj mi z tym kocim językiem. Brzydko, no brzydko. Kurde, na jakiej głębokości ja jestem? Minus 21. A gdzie tam do minus 80? Matko jedyna. Teraz będzie ten dźwięk zużywanego kilofa. Piękny dźwięk. Dobra, wyłazimy. I tyle, no nie wiem czy tutaj jest sens się tak kopać w sumie. Czy nie lepiej gdzieś pójść zlokalizować jakieś masne, srogie góry i tam się gdzieś wryć, w jakąś górę. Bo na tym etapie to mi diamentów to w sumie, no, nie wiem, no diamenty też zasadniczo jakbym znalazł to narzędzia spoko. Ale jakieś nawet żelazo coś. To by było fajne, tylko że to raczej chyba górę by trzeba było jakąś rozryć. Trzy żelaza znalazłem, to akurat na kill off jeden. Rewelacji nie ma.
Ender Dragona tam już męczą, kurde. Dobra, Cobbled Deep Slate, Diorite, Andesite, tuf jakieś, kurde, śmieci, nie wiadomo po co mi to jest. Szybko poszło. 3D end, że już. Ale to jakiś dźwięk musiałby wybombić. Czy oni już tego smoka wytego? I teraz zabijają się nawzajem. O, i tak właśnie, i tak to ma być! PvP ban. Czekaj jeszcze, czy ja tu miałem jeszcze cokolwiek żelaza? Nie. Kurde! Bo ja siekiery nie mam jeszcze. Dobra, jeszcze tak. Muszę sobie zobaczyć mapkę. Mapkę se muszę zobaczyć i... Jaka ona była? Ona taka jest średnio... O, jest. Ona jest taka średnio, kurczę... no, trochę się różni ta mapa tak właściwie od tego, co jest w rzeczywistości, ale z grubsza nam to mówi, że... Będąc tu, gdzie jestem, nie mam w pobliżu za bardzo gór. Zara. Kurde. Moment, jakąś sobie historię muszę odpalić. Kurde, historia. Historia! Nie to... Historia... Więcej. Gdzie to jest? To? Kurde, mam tu tych pierdół pełno. O. Jo, to jest to, dobra. Ja potrzebuję... Tam w prawym dolnym rogu mapy, czyli tak stosunkowo blisko do mnie, jest las, a potem jest Snowy Slopes, Grove, i Jagged Peaks. I śnieżne rzeczy, ja nie wiem na ile wysokie to będzie. A na północ ode mnie Bamboo Jungle zaraz jest jakieś. Forest, Dark Forest, bagno i pustynia. Srogie góry to są trochę gdzie indziej teraz ode mnie, także można by było sobie gdzie indziej podejść. Dobra. Jagd są wysokie w ciul, to jedziemy, dobra, dobre, dobre, idziemy dziś do roga. Walki z Helm, pomóż. Po naspawnie, co? Na spawnie budować się nie da, a jajo cemt. Jajo im spadło na spawna, tak? I... Co? Jajo. Jajo na spawnie. O Jezu, czej. Dobra. Pokonali smoka, to im zara tego, kurde, dobra. Czekaj, set spawn... Nie, set home. Ja nie wiem, czy wszyscy mogą tak robić, tylko ja, ale zaraz ten... Gamywalej! Radywej! Ile pałki wytrzymał, kurde, 2 godziny! Typy, dysy, kuść. Dzień dobry. Mogę...
Wandy. Wszt. Wszt. Set zero! Dobra. Tak zrobione, bo ja nie wiem, jak się go da podnieść. Jakimś silk touchem czy czym. Nie chciało mi się kombinować. Bo se przeskakuje jakoś tak, nie? Nie miałem do czynienia ze smoczymi jajami jakoś specjalnie, także... Siekierkę wyrzuciłem. Tylko se w ramkę oprawi zaraz. Siekiera, pierwsze set zero na drugiej edycji. Dobra, ja miałem iść precz, miałem, nie? Tylko, że nie mam łóżeczka przy sobie żadnej tej. Nie mam do czynienia ze smoczymi jajami. No bo nie. Dobra, południowe tam w każdym razie. Tylko tu sobie muszę jakieś coś postawić. Albo przynajmniej ten. Znaczy mam to sethome, ale czekaj. Sethome! Możecie robić? Czyni... Z? O jest, dobrze. Nie można. To dobrze. Hej, ja mogę! Nie no, nie będę tego używał. Teraz wyjątkowo. Żeby robić rzeczy administratorowe. Dobra. Zrobił się dzień. I to nawet szybko i sprawnie. Bardzo ładnie. Teraz tak, ja sobie tylko zapiszę kordy tutaj moje. A, już mam zapisane w sumie. 1500... Tam... 1536... 1142... Coś mnie bije, tłucze mnie coś. Już przestało. Chyba się spaliło. Dobra. Cyk. Co ja tu podniosłem? A to! Zgniłe mięso! Zawsze o nim marzyłem! Dobra, biegniemy, zapierdzielamy gdzieś tam. Gdzie jest miecz? Daj expa, bo mi się nic więcej z ście nie przyda za bardzo. Właściwie to łódką se możemy tam dopłynąć. Dobra, możemy? No... Tak. Możemy. Właściwie... Musielibyśmy popłynąć gdzieś w lewo i wypłynąć całkiem z tego tematu, a ja nie wiem, czy to nie tam czasem. Chociaż obojętnie, powinno to być obojętne, tak naprawdę, bo ta rzeka się tak zawija, takie cy duże jest i oba wejścia są w ocean, ten, na który chce się dostać. Jak se popłynę, wypłynę stąd, to przede mną powinna być wyspa. Tylko zanim ja wypłynę z tego całego półwyspu, to jeszcze trochę minie. Ja myślałem, że on jest jakiś węższy, tak szczerze mówiąc. Ale jednak jest całkiem szeroki. Bardzo szeroki w sumie. Dobra, i jesteśmy na oceanie. I teraz jakbym popłynął trochę przede mną, nie? To na po lewej stronie zaraz się powinna pojawić wyspa. Taka dosyć spora. I tę wyspę trzeba opłynąć z prawej strony. O, jest wyspa? Coś będzie. Przed wyspy, jeszcze powinno być tak przed wyśpie wyspy. Coś jak to. I potem, jeżeli to jest ten mniejszy, to tutaj jeszcze zaraz drugi, taki troszkę większy, taki piaszczysty dings. Tak przede mną powinien być. To powinno być tak w połowie drogi między tą wyspą i... O, tu coś się respi. Czy to jest ta wyspa? Też mi coś tu kuźwa się nie zgadza. No nie wiem, no jest wyspa. Duża jak na wyspę.
No ale jakoś tak kształtem nawet w miarę pasuje do tego, co... Czy to jest ostatnia piosenka już z tej playlisty? No, wow, to było szybkie. Dobra, dawaj mi Omega Ragi, jakiś tam Daily Mix. Dobra. Daj. I teraz tak, jak to się... Myślałem, że inne rzeczy polecą, ale dobra. Ok. Jak tutaj dopłynę do tego cypla, kierujemy się na... Nie, to jeszcze dalej w sumie, tak pod kątem trochę, dobra. A ja tu nie wrócę, nie? Szanty. Pompuj. Dobra, i tam mijamy tę wyspę. Teraz tak, ja tu nie wrócę, nie? Nie ma opcji takiej, nie ma takiej kuźwa opcji, żebym ja tu wrócił. Tu niedługo już powinna być chyba krawędź świata, tak właściwie, powoli. Powinna nam się rysować taka masna ściana. Tam są te jeszcze, kurde dziody. Świątynia tu jest. Zawracaj? Co zawracaj? Po co zawracaj? Pompuj. Koty w czapkach. Musimy dopłynąć tak właściwie do końca świata, gdyż jak zobaczymy ten koniec świata, o właśnie teraz, to musimy wtedy odbić na południe. I naszym oczom niedługo powinna się ukazać linia nabrzeżna nowego świata. Dobra, tego że szukał właśnie. No i tu powinna być taka szeroka rzeka. Właściwie taka zatoka, czy coś. Taka zatoka tu powinna być. I ja se w tę zatokę wpłynę. I na końcu tej zatoki powinniśmy mieć miejsce, z którego powinien się rozpościerać wspaniały widok na wielkie góry, ośnieżone szczyty i miejmy nadzieję duże złoża żelaza w nich. Powinniśmy. Prawdopodobnie. I w ogóle... Inne takie hasła tego typu. Shaderków? Nie mam shaderków. Z shaderkami to już nie wygląda jak Minecraft. Tam jakiś ten portal do Netheru jakiś stary zużyty. O! O kurde! Dobrze popłynął! Jeronie! O kurde! Bardzo dobrze. Dobre. O, tam jakaś wioska w ogóle chyba coś. Bong tong. Dawaj to. To najpierw tam. Chyba, że to już ktoś zamieszkał. Ja nie wiem, czy to wioski miały takie domki? Tu już kuźwa ktoś mieszka, ja nie wiem. Skrzynka przy portalu za późno. Co to jest za budynek? To nie wygląda jak wioska. Bez kitu już ktoś tu mieszka? To ja dziś płynę na koniec świata kopać se w jakichś górach. Co to jest za budynek? Co to jest? Ma pozwolenie na budowę było? Ty no do, no bez kitu, bez jaj dom. Nie dykać, bo ten... No wygląda, jakby ktoś tu mieszkał. Ja się, no bez, jednak płynę gdzieś na koniec zadupia. I kurde dom. No nie wali, no idę w góry, no po to tu przyjechałem, przypłynąłem, to idę, jadę. Jajo. Mogę zrobić ciasto.
Wysokie góry, ale możliwe, że są już poza granicą. Nie chcę banana boat. Ja bym chciał... morde windy, burza. Kuźwa nie ma. I... Dobra, w sumie to już nie płyniemy, nie? W sumie to już nie płyniemy, to już nie trzeba tych szant. Już nie wypada, już nie pasują do reszty, już nie pasują do tej koncepcji całej. Uuu, teraz trzeba patrzeć pod nogi. Bo dziury też mogą być większe. Jakie to jest srogie! Dobrze, że trafił. Ja, i notuję jeszcze jeden motyw. Ja nie wiem, czy jakoś widać, ale tutaj mogą być takie kurde klocki śniegu, które są głębsze niż powinny. Żebym ja się zaraz w śniegu nie utopił, no. Co to za rapsy? Bez przesady. Skórzane buty zrób. Nie mam. Nie mam skóry. Nie przemyślałem tego. Rzeczywiście był taki motyw. Króliczek! Siema. Dobra. Który to tam była głęboka? Jaka tam moc? Tam powiedzmy, nie wiem, 170, 100, 200, czyli tam ileś. Kalimy są 126. To jeszcze trzeba głębiej, bardzo. Mam tylko nadzieję, że my się za bardzo nie zakopiemy w tym śniegu. O, koniec świata. No nie godaj, że to już 170 to je dopiero, Jerynie! Tam dopiero te góry to się chyba zaczynają. A powiększymy na chwilę border, kurde, ostokratek i że pójdziemy kopać. Ale nawet okazało się, że mamy węgiel, nie muszę nawet za bardzo nigdzie wchodzić. I o to chodziło właśnie. Super sprawa. Ej, ale jak tu jest jedna, słownie jedna góra, to ja nie widzę tego kopania tutaj za bardzo. Mogę się wkopać w te góry, ale ona jest za płytko. Znaczy za niska jest trochę. Myślałem, że tu będzie wyżej, kurde. Jajo, mam żarcie, dawaj. A wspinaczka była męcząca. Pociągi? No nie. Łe, myślałem, że tu coś będzie jeszcze. Jakieś złoża, czegokolwiek, ale nie. No dobra, kurde, jedna góra tu była tylko. No tam coś jest jeszcze dalej, ale to już poza zasięgiem. Słabo. Tam już jest kompletnie oj. Oj. O kurwa, jak głęboko! Habu! Jak głęboko...
Co wy? A ja schodziłem chyba. Chyba schodziłem w tym śniegu. Masakra. Dobra, wydupiam stąd, kurde, bo... Ała. To jest dramat. Tam jeszcze jakieś góry coś są, ale to... Klocek. Ups, nie tym chciałem w sumie, ale dobra. No spania pałki za nie łazis. Nie mam gdzie spania, a zobacz, już się robi wścit. Już się robi wścit. No. Fajne góry. Tylko, że... Ała, trochę niskie. Chyba, że żelazo... Na moment, na których wysokościach są żelazo? Nie, węgiel jest tak niżej. Najwięcej na wysokości 96. Czy tak z grubsza tu, jakbym se wlazł w tę dziurę, to w teorii powinno być sporo węgla. Bo to akurat by była prawie, że ta wysokość. Kurde, jakieś większe te góry i normalnie się ciężko chodzi po nich. Oj. O, parkury w Minecrafcie, to jest to, co lubię. O kurde. Ja, to była, kurde, ale że chcę połaził. Tak to trochę za nisko jest. Chociaż 87. Można by w tej górę się wkopać, ale to ja nie wiem, czy to ma. W ogóle jest jeszcze ten biom Extreme Hills? Extreme Hills? Czy oni jakoś przerobili, czy go wywalili, czy co? Bo Jorzech go nie widział. Nie wiem, czy tu w ogóle mamy gdzieś na tej mapie. Kurde, no. Nie, śniegu najebało do tej jaskini. A tu wyjście jest zaraz. LOL. I tu jesteśmy na wysokości 100. To nie jest chyba żadna jaskinia, nie? To jest taka zupełnie standardowa. Takie już widziałem. O kurde, zabiłem creepera, ja cię kręcę. Poka mi jakieś nowości, no. Dej zrób, ała, coś mnie tam cisko. Kajmom ten miecz. Dej. Pochodnie. Drewna nie mam, no fajnie. Miedź. No i co, ani to jaskinia nie jest nowa, ani nic. W Bajorku. A to co? Ej, to jest jeden element, który jest w tych nowych jaskiniach. Nie, jeden. Tu są jeszcze dwa, dobra. A myślałem, że taki dowcip, że pokaż mi coś nowego i taki kuźwa jeden. Dobra, no co, no wyłażę z tej dziury. I trzeba iść gdzieś dalej coś szukać. To nie, to jest płytkie. Tam za tym też chyba nie ma.
Dziura, ale jakaś mała płytka. A tu? No nie, ale jest trochę węgla. Zawsze coś. I no tu go dużo nie ma. Oj. A, zapis. Dobra, jak jest zapis, to jest lag. Ale tak poza tym... to chyba jest okej. Okay. Co, i że przypłynąłem taki kawał drogi, żeby, kurde, węgiel kopać. No ładnie. Nie, trzeba do siebie wrócić. Kekit, kurde, to? Nie. Minecraft 22. O, Minecraft 22 miesiąc, kurde. O, kurde. Dziękuję bardzo za resub. Tam jest coś wysokiego. To jest na południe. To mnie tam nie było. Idę tam. Idę tam, zobacz, zrób. O! Oba! To jest duże. Rusyfikację? No dobra. Nie ma sprawy. To jest jakiś krater. Ale nie schodzę tam na razie. Bo widzę górę, tylko że coś tam wleś na nią będzie, kurde. A ja nie mam żarcia. Dobra, trzeba sobie zrobić moment. Zebrać jakieś zaopatrzenie. I no. Tu nic nie ma. Minąłem pewnie milion zwierząt. Au. Trzeba jak najgorszy bandyta jeść mięso. No pszczołę to ja nie zjem za bardzo, dziękuję bardzo, ale nie zjem pszczoły. Dobra, no a jedyne zwierzęta jakie to są pszczoły. Co tam mi majaczy w tle, jakieś wieża jakaś? Nie. Góry. Dobra, są, jest mięso, słuchajcie, chodzi dużo mięsa. O kurde, jednym uderzeniem. A tu jest jakaś... zaraz zobaczymy, co to jest. Najpierw zrobimy grilla. Skra! No. O! Kurde, ładen! Dobra, czej, bo trzeba piecyk i w ogóle rzeczy. A najpierw to trzeba jakieś drzewo jeszcze zrobić, żeby mieć... crafting, żeby zrobić piec. Super, muszę tu się cofnąć. Najlepiej tłuc strzałą, super sprawa. No,
Dobra, mamy drewno. Cyk, fik, cyk, fuch. No, już jestem głodny, ale tu jest ładnie, kurde balans. Zasadniczo mogę się przeprowadzić, to teraz jeszcze nie jest jakiś duży problem. To nie jest nawet żaden problem, bo ja tam nic nie mam jeszcze na razie. Dobra, co ja chciałem? Ja chciałem piecyk. Przede wszystkim i żarcie, zaraz się będziemy zastanawiać. I muton, i daj wągiel. Przeprowadzki! Przeprowadzki! Dobra, paka mi tę dziurę. Bardzo, tak fajnie to wygląda, kurde, nie ma takiej losowej dziury, takiej brzydkiej, że jedyne co masz ochotę, to ją zakleić po prostu jakoś tym dirtem. Tylko kurde, to jest takie całe zagłębienie w terenie, tak z trochę strawą, trochę ten. I potem jest taki pion, kurde, tylko tutaj dodaj wisi jeszcze, ten nawis jest taki, gdyby nie to, to fajen. W ogóle fajna taka dolinka i tutaj góry i kurwa, bardzo ładnie, podoba mi się. Może tu? Kurde, ja wybrałem takie miejsce, gdzie ja w ogóle jestem na tej mapce? No to jest takie południowy wschód mapy, taki narożnik. To tu już ktoś gdzieś mieszka, na mnie daleko dosyć. To nie jest, no aż tak niedaleko. Kurde. Ładnie, bardzo ładnie. Zwis podeprzeć? Można, wszystko można. Ale ten szczyt tam jest cudny. Niech się to upiecze, zaraz się zawinę stąd z tym. I pójdziemy najpierw dziura czy góra? Dziura czy góra? Hej. Tu jest jakaś dziura w tej górze. O, ja wiem, jakbyśmy poszli na górę, to tam wypadałoby postawić tabliczkę. Czy coś, nie? A tam już 10 tabliczek, kuźwa, ja tam wszyscy już byli, tylko ty jesteś ostatni. Góra, dziura. To głosowanie trzeba zrobić. Ups. Upa, żebym źle klikł. Dziura czy góra? Dziura. Góra. Rozpocznij ankietę, rób. Dobra, robię rób. Proszę bardzo, można głosować na górze nad czatem, powinna być ankieta. Gdzie idziemy? Dziura. A to się okaże, że tu zaraz 10 kratek i ciul ściana, nie ma dalej przejścia. Czy góra, tamo, albo tamo, nie wiem, która jest wyższa w sumie. A tam się okaże, że 10 kratek przez szczytem jest krawędź mapy, to też może być rzecz. Tam mamy ile? No, 400 kratek. Duch chwast miś. Dobra, demontaż. Daj. Daj. A, stop! Stop! Bo coś było o tych skórzanych, tych, no, no, butach. Korowa! Dobra, góra wygrywa. Nie jakoś bardzo, ale wygrywa góra, to idziemy do góry, w góry. Dobra. Dobra. Tak. Karowa, blieć. Pewnie jak zwykle teraz się okaże, żadnej krowy nie ma, po prostu kompletne odkrowienie tutaj zaszło, jakoś coś, nie mam pojęcia i nie ma absolutnie żadnej, zero krów.
A na tej górze to ja zrobię w ogóle schronisko, tylko że nie mam nawet siekiery, żeby z drzewa jakieś ściąć coś. Tam by ten materiał trzeba było zanieść jakiś. Dobra, mogę zrobić w sumie kamienną siekierę, to tam nie ma problemu. Tylko chciałbym tę skórę zebrać, żeby mieć buty, żeby nie wpadać do tego śniegu. Dobra, pójdziemy w drugą stronę przez te plainsy tam. Wilcy. No, tu nie było krówek, ale przez te plainsy się przejdziemy tam troszkę, to może co będzie. Tylko, że kurde... Kurde, strzelają! I w ogóle. Czy wiesz co? Dobra, jeden więcej. To ja zrobię łóżko w sumie tak na szybkości. Śpiulkolot, kurde! Nie zrobię! Musi być ta sama wełna? Łe! Ała! Woo! Halo, gore! Nie gore. Precz! Dobra, i ja chciałem to... To chciałem tak owść. Proszę bardzo. Chociaż mogłem zrobić żelazne. Żelazną siekierę. Kurde, zrobię gore! Żreć. TPS-y? 18,23. Całkiem nieźle. Ogarnęły się. Czy ja zrobiłem kill off? Super. Pytanie z resuba? Jakie było pytanie z resuba? Kuwa, coś klikłem. Chyba nie. Dobra. Jakie gdzie? Usuń ul. A po co mam usunąć ul? Gdzie ten resub był? A jest. Server is non-premium. Jest premium. Jakbyś się choć trochę zainteresował, słuchajcie, powiem, i zajrzał gdzieś na Discorda tego, gdzie tam jest napisane co i jak o tym serwerze, to byś wszystko wiedział o tym. Wszystko byś wiedział. Dobra, po co ja tu stoję? Ja chciałem zrobić siekierę. Fik. Stone axe. Garangi. Tam nimi? Co? Masz żelazo? No mam żelazo, ale nie przetopione jeszcze. A przy trikapitatorze to... Zoba. Żelazna siekiera tak bardzo niezbędna. Dzbanie! To nie jest wanina, no taka do prawie, no. Jest to, że ścinanie drzewek. Jest realistyczniej niż zwykły Minecraft, widzisz. Bo ścinasz i ścinasz całe drzewo, tylko mogłoby to trwać dłużej. Jakiś stary trykapitat, a i jest, no, sadzą się same. Jedyne co. W tym starszym Minecrafcie to chyba szybko było... Znaczy to się dłużej ścinało te drzewa po prostu. W ramach tego, że się całe ścięło, to było fajne, a tutaj chyba nie. Do walki mam miecza. Ja wiem, że siekiera w przypadku walki z pojedynczym wrogiem jest o 0,1% skuteczniejsza. I co za dzban ze mnie, że ja nie używam w takiej sytuacji takich tych trików, kurde. O, i koniec siekiery, bardzo ładnie. I się nie całe ścięło, bo tutaj zużycie chyba tego też
Zużywa się tak, jakby się ścięło całe drzewo po prostu ręcznie. Dobra, dwa staki mamy tego. Ja bym jeszcze troszkę. Ups. Nie to, zaś kilof. Siekiera, dawaj. Dawaj, zrób. Na górze zostawię łódkę w skrzynce, żeby była łódka, bo łódki są bardzo, bardzo ważna rzecz. Ała. Bardzo ważna rzecz na szczycie góry, żeby mieć łódkę. Zaś muszę żryć. Krowa? Co? O fuck, ja chyba ściąłem właśnie ul. Nie wiem. Dobra. Może mi wystarczy tego drewna teraz. Prawie 300. Idę w góry. O, tam jakaś dziura też była. Garage. A, dupa nie góry, czekaj, bo krowy. Tam nie było żadnej. Pszczoły są bezdomne. No jestem najgorszym bandytą, no ja wiem. A zara, bo tu też mięso jest, chodzi. O, małe mięsko nawet. To małego mięska mi trochę szkoda. Dawaj te puchate mięsko. Tu jeszcze jedno chodzi. Dobra, dziękuję bardzo. No i teraz... Teraz trzeba krowy zlokalizować jakieś. Ale nie mam miejsca. Dobra, jajo se wyrzucę, to se wyrzucę. To se wyrzucę. Sadzonki jakieś tutaj, tutaj, tutaj. Kurde, dziadostwa to jest pod dostatkiem. Kolorowa wełna też mi się nie... Co tam jeszcze? Kości zostały rzucone i w ogóle wszystkie rzeczy wydupić. Bardzo ładna dolinka. Co to za grzyb tam jest? Coś, już się ktoś tam pobudował, czy co to stoi? Co to jest? Iglo? Z takim fundamentem jakimś drewnianym, znaczy kamiennym, co to jest? Karłowa belie! Następne, ile ja mam z tego skóry? Jedno skórę, potrzebuję jeszcze 3 skóry. Oj! Nie uciekaj! I tak nie uciekniesz. 3 w sumie, łącznie. Jeszcze jedna. Już ktoś tam zapierdala. Już mnie, albo mnie znaleźli, albo przypadkowe spotkanie. Ale już ktoś wbił do środka, już posprzątane. O, krowa jest. Dobra, dawaj. Co to za dziursko? Jakby tam nie zeskoczyć zaraz na pałę i się nie zdziwić. Klepa z nim, jak on miał seta już tego ironowego. Dobra, mogę zrobić portki. No nie portki, buty. Na jakiej wysokości ja jestem teraz? 97. Adrenaline shot here. Grab it a shot. Sałatka z pikseli, proszę bardzo. Dziękuję za suba Miox i tutaj tak numerek, bo on śmieszny jest, bo ktoś umarł o tej godzinie. Haha, dziękuję bardzo za suba. Witam. Fajna dolinka. Dobra, idę to iglo zobaczyć i tak. Tylko se trzeba najpierw skraftować ten. Skraftować sobie... Crafting sobie skraftować. I buty. Proszę bardzo. Leather boots.
I z jakiegoś powodu dzięki nim nie będę się topił w śniegu. Podobno. Królik. O, żelazo. Bierę. To jest uszko. Ja, już ktoś tu był. Przed chwilą. O, co to jest? Co? Ja, wyczyszczony. A wągiel też sobie wągiel zostawili, kurde. A tu się coś pichci w ogóle. Weakness. Można uwolnić tego czy coś? Dobra. No zombiaki zmieniać. No tak, ale coś mi daje ten villager? Dwanik był w ogóle. A tam był chyba szary, to był chyba zamknięte całkiem. Wcale nie widać, że pod tym iglo jest jakaś piwnica. Zupełnie schowane, perfekt. Mocne rabaty. O kuźwa, tam, Czej, bo ja tam właśnie coś zobaczyłem, a ja taką górę w ogóle srogą. Tam coś stoi, jakiś klocek jest na górze, jakiś obcy przedmiot. To są szczyty, kurde. Kompresor na mikrofonie. Wiesz co, taki 25-litrowy, czy tam 30-litrowy, ale nie mam go na mikrofonie, tylko w garażu, a co? Haha, XD, nie mam kompresora. Zasadniczo na chwilę to ZW. Nie ma.
Ja jestem, wróciłam. Dzień dobry. Kopać węgiel! Ja muszę sobie tutaj... A mam ten szary dywanik z tego iglo, kurde, w ogóle. Po co wracałem? No nie wiem. Ja wiem, że tu się wszystko świetnie beze mnie. I właśnie trzeba... Lukasz 7. Lukasz 7. Zresubował. Dziękuję bardzo za resub. 4 miesiące resub. Dziękuwa. Teraz tak. Która z tych gór to była ta taka moja? W sensie... Tam było to iglo chyba, nie? Tam. Tam mi się średnio podoba, szczerze mówiąc, bo jest zbyt taka wysoka, szpiczasta, że tam nie ma w ogóle na nic miejsca na szczycie. A tamta taka z widokiem na dolinkę była fajniejsza chyba trochę. Ja bym sobie tam małe schronisko zrobił i to by było na dzisiaj, że tak powiem. A później nie wiem, czy tam ktoś już się osiedla, czy coś, bo tu jeden domek był po drodze. A potem widziałem tu kogoś, łaził se. I mi, kurde, sprzątnął sprzed nosa lód z iglo. No ale w zasadach jest jasno napisane serwerowych, że wszelakie skrzynki w jakichś tam świątyniach, innych osadach obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Dobra, tego żelaza tu sporo jest nawet, tak wystającego po prostu ze ściany. Jo, kill offem śnieg. Już to widzę, jak kill offem śnieg zbierać. Taki bardzo ubity musiałby być. Dobra, no zbieranie tak... Tu jest... O kurde, tego żelaza tu jest fest. Tylko takie średnio wygodne, nawet emeraldy są, ała. Takie średnio wygodne jest to łażenie po tych górach. Ale, ała. Więcej emeraldu, o grabiery! Zaraz mi się kill off zaś skończy. Mam jakieś drewno, coś? Dobra. Jetpacka zrób, kurde, to nie jest ten kekit, to nie jest kekit, nie ma jetpacków. To jest za glut. To jest tough dripstone block. A, to są... Bro, chyba znalazłem jaskinię. Ocie baton! Wbijają, którędy? Spaść po prostu na ryj? Dobra. Da się to zrzucić? Ja nie wiem, czy ja chcę tam wbijać. Ja nie chciałem z tej strony w ogóle tu wchodzić do tych takich tych... Kurde, chciałem sobie pochodzić po powierzchni, bo zaraz jest północ. Zbudować to schronisko tam i wydupiać. I się kilo skończył dla mnie. Nowość trzeba zobaczyć. Ja to trzeba na spokojnie... What the fuck? Czemu tu jest logo serwera? Co do chuja? Okej. Żarcie, że ten rupi chce.
To już jest moment na więcej pieców chyba powoli, kurde. Siup dywanik, żeby piecykowi było ciepło. To najważniejsze. Sylwester się zbliża, to trzeba Minecrafta odkurzyć. Ja przepraszam bardzo, ale ja już od dawna mówiłem, że z wersją 1.18 będziemy grać. Znaczy, no ja przynajmniej będę. Ktoś tam już łazi znowu. Spaceruje. Jakiś krótki nick. Kto to może być? WNBQ albo Dysku, albo XDeon podłoga. Jakieś takie krótkie, krótki nick. Chodzi i zwiedza. No i mi opierdolą te jaskinie pewnie, kurde, cała. Mi się nie chce teraz tam schodzić, bo to jest, tak mi się coś wydaje, że to jest taki temat na długo. Kurde. Ja se tu później zajrzę. Kiedy skin zmienię? No, a po co mam zmieniać skin? Jest najlepszy. Co ci się nie podoba w tym skinie? Jest najlepszy skin. Taki początek gameplaya z takiego 2012. Cześć z tej strony, Avalkis. Dzisiaj zagramy sobie w Minecraft i to... Nie. Witam w kolejnym odcinku z gry Minecraft. Dzisiaj pójdziemy sobie na szczyt góry i zrobimy schronisko. Kurde. Zaczynałem tak kiedyś odcinki z Minecrafta? Nie wiem. Kafo grał u Iroketa, tak. Oni mają inaczej, bo oni grają na kekicie. A to jest kibel. Jednocześnie się odpaliły dwa serwery. Jeden zmodowany na odgrzewanym już ileś razy kotlecie zwanym kekitem. Daj teraz biomsy do tego, to przynajmniej tyle. Dobrze. A ja na tutaj. Dzień dobry. Mamy dwa serwery. Zamiast wszyscy grać na jednym, to się wcześniej się rozbili. Dwa obozy i kekit versus kibel. Tasmański serwer jest, a kto tam gra? Tasmański. No i ten kurczak, co on tu robi? O co chodzi? Codflops. Tu się będzie jeszcze chwilę pichcić, ale chciałbym mieć trochę żelaza tak już, żeby co chwilę nie musieć tego pieca wyciągać. Tam szkieletor jakiś łazi w ogóle, ale se poszedł gdzieś w pizdu. Pochodzę se tu wokół tego, poobkopuję to, co tu wystaje ze ściany. Jary? Jakie jary? Ty mi przed chwilą wysyłałeś jakieś jary. Co w tych jarach? Się zaraz okaże, to wcale nie były mody do Minecrafta, tylko kurde... Jakieś te... Jakieś te... Co ten śnieg tu tak?
O, tam ile wągla jest na tej ścianie. Ale skakać po tych to mi się nie widzi za bardzo cały czas. Ała. To co się tu tego, to niech się tego, ale zaraz wydupiam. Dobra, 12, 3, dobra, wypierdzielam. Nie ma co czekać tyle na to. I dobra, wyłażę jakoś na górę i ja bym chciał zlokalizować tę inną górę, która tu gdzieś była w pobliżu. B. Co? Uj. Ała. Jak to teraz sprawnie wejść pod ta kimpa? Tak po drodze zbierając może co po niektóre złoża. Jakieś żelazo gdzieś było, zara. O. Chyba był niżej tam, dobra. X-raya mam. Adrenaline shot here. Grabbing a shot. Przemko podłaga 82. Dziękuję za suba, witam. Zasubskrybowali mi ten... To przez ten tytuł. On tak działa, kurde. On naprawdę działa. Zaraz 200 subów będzie, bez kitu. Jedna osoba ma chyba suba drugiego poziomu, bo mam 193 suby i 194 punkty za subskrypcję. Cokolwiek to znaczy. Ale srogie góry. Ale tam wągla jest. Kibel SMP. Te poziomy to co? No bo nie wiem. Tak zasadniczo to dużo nie dają. Tam jakieś gwiazdki się ma koło tej mordki. I ten. I no się więcej płaci. No i to w sumie chyba wszystko. Tam by były jeszcze jakieś emotki konkretniejsze dla innych poziomów, ale to jedna osoba, to ja nie się... Leniwa buła jestem, dobra, nie chce mi się emotek robić i tak, a jeszcze bym miał dla trzech poziomów robić osobne? To się nie chce mi się... I nie mam pomysłu na te emotki. No nie śpi ban, zaraz sam się zbanuje. Powiem, że a, haha, nie da się zbanować samego siebie, kurde. Emotka kibla. Chyba jest coś tak jak toilet, nie? Będzie chyba emotka. Taka zwykła, normalna, standardowa. Ale tu jest widok. A to nie jest właśnie ta góra, którą tam było znowu widać, kurde. Ups. Próbuj się zbanować. Nie dasz rady się zbanować. Dawaj, zrób. Kurde. Nie, to chyba nie była ta. Kurde, nie wiem, ona jest sroga. Gdzie tam do szczytu dopiero? Znaczy, gdzie tam jeszcze do szczytu? Nie wiem, po co ja tu uważam tak właściwie. Ale dobra. No. O, a to już szczyt w sumie. Dobra.
Tak całkiem na szczyt to się chyba nie będzie dało, dałoby się. Właśnie ją zmniejszyłem o jeden. Jaka tu wysokość panuje? 244. To one mogą być jeszcze wyższe chyba. Do 240... Nie, dobra, 256. No to już mało brakuje w sumie. No dobra, ale ta góra mi się nie bardzo. Ja patrzę teraz na... Czekajcie, północ. East. Wschód. Kurde. A nie 320? A bo się do 256 tylko respią rudy. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem też, gdzie właściwie było to miejsce. Raczej bym stawiał, że na północy bardziej, a to by były te góry? To one były takie niskie? Kurde, no to tak jakby lepszo, ale... Tabliczkę postaw, a właśnie. Paukiz tu był. 13 grudnia 2021. 23:56, kurde. I elo. I wandal znalazł górę, tabliczkę jakąś postawił, kurde, najgorzej. Skok wiary to jest, to jest. Wysokie. A tu w ogóle za 100 kratek już jest koniec świata też. Ale dobra, no to to było tam, to była chyba ta góra, albo jeszcze za nią jest jakaś następna, jak tu jest wysoko. Ała. Nazwij ten szczyt. Ała. Nie ma, nie wiem jak nazwać ten szczyt, poza tym pewnie to jest miliard takich szczytów. Pszt, oła. Muszę się nażreć. Fal wiadro. Kurde, nie mam wiadra. Poza tym ja nie potrafię, ja jestem tak wysoce zestresowany, a tam woda jest była. Tam se mogłem zeskoczyć. Ja jestem tak wysoce zestresowany, że ja po prostu w ogóle nigdy nie trafię, nie kliknę, nie umiem we wiadro. Code flops. Kozy? Były kozy już jakieś, coś tu łazi po tej zimie. No wszystko jest, to co trzeba to jest. A, w Bedrocku kozy. A to nie wiem, coś łaziło i to chyba nie były lamy. Jakieś inne, nie przyglądałem im się za bardzo, by mnie tu bardziej wągiel interesuje teraz, zwierzaku. Dobra, północna. Z jakiejś przedgórze góry. Super. Się usłyszysz i nie zauważysz. Zaś dojrzał, leci już leciało wcześniej. No i co tam na koniec jeszcze? To coś. Nie wiem. No wiem co to bd. Coś teoretycznie dopasowane do moich gustów, więc niech będzie, zobaczmy. O, jest, kozy są. Kozy! Jo, koza. Dzień dobry, pan koza.
No chyba kozy, brzmią jak kozy. Kanał na YouTubie zakończony, nie będzie tam już serii, nie wiem. Dobra, to są te dwa szczyty, które widziałem z dołu, bo to jest ten dół z tamtym dziurwiem. A to jest creeper, którego ja tu nie chcę, nie potrzebuję. Dobra, czyli wbijam na tę górę którąś tutaj i tutaj se zbuduję schronisko, chociaż tamta jest wyższa, ale za daleko i za stodoma i w ogóle i... No umieraj. Dziękuję. Węgiel. Węgiel! Gdzie spać? Już dzień wstaje. Całą noc ktoś próbował, kurde, przekimać. Go opluli! Wolę nie pacnąć kozy, bo one... Może mnie ubodzie mnie! A jak mnie ubodzie, to ja zlecę. No ten kurczak, co on tu? Czy moja pamięć RAM tak zrobiła takie coś, czy Minecraft czy zrobił, o co chodzi? Czemu tu jest kurczak w tym GUI? On tu nie powinien być. Zawiedził cię kurczak. Po co mi te informacje cały czas w ogóle? No, dawaj. Tak będzie ładny widok stamtąd. Taka pionowa ściana w ogóle. O, to w tej pionowej ścianie wyryjemy sobie przejście na górę. Tu bym sobie zmajstrował na ziemię takie przejście wiszące, drewniane, ale na razie wyjdziemy tak normalnie. Ta dupa, nie wyjdziemy. Chciałbym się tu wykopać, a nie tędy. Z tej strony. No. Trochę by tu można ściąć ją z góry, żeby była trochę większa, a bardziej płaska. Albo przynajmniej odśnieżyć. Ja bym to ściął troszeczkę. Tak boczkiem, boczkiem. To se zetnę, a tu se zbuduję. No nie jestem dużo niżej od tamtych szczytów, to spoko miejsce. Spoko. Birch planksów mam mało, a chciałem z tego podłogę zrobić. A belek też nie mam, więc jak już i tak tego nie mam, to możemy to zrobić z tym wszt. Rynka, wyrzuciłem siekierę? Nie. Och, całe szczęście. Bo bym teraz ją kocił, kurde, na dół. Dobra, dawaj. Kurczak tutaj będzie pilnował kraftowania, super. Będzie pilnował, bardzo ładnie. Dobra, dawaj tu slaby. Ups. Wydropiłem trochę. Dobra, no i typowe robimy. A ten dywanik jeszcze mam cały czas przy sobie.
typowe robimy, bo robimy po prostu coś takiego. Ale robimy to full ten. Full belki. To jest trochę za duże. Ne. Tu i tu. A to jakiś balkonik może w ogóle. Na tę stronę tak troszeczkę. Zara, tu co zmajstrujemy? A to ze slabów można by było. Po prostu. Pszt. 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 No dobra, taras bardziej niż balkon by to był z okazji rozmiaru. Ale można coś tego. No północ już, ja wiem. Ja wiem, że północ. Już, kurde, trzeba wydropić pierdolnik. Kiedy ja mam 10 jabłek? Sadzonek 58. Dobra, chciałem zrobić jeszcze teraz płotki. No kurde, przez tego kuraka ja nic nie widzę. Czy ja mogę wyjść i wejść? A tu mam... tu mam... W miniaturce serwera mam cały ten crafting. Pokazany. No dalej jest. Skubany, muszę grę wyłączyć i włączyć. Co za bezsens. Jak to, jak do tego doszło? Dobra, tutaj podłoga. To właściwie... Chociaż nie... Niech będzie kamienna taka skobla po prostu. Skrzynka, proszę bardzo. Węgiel, kobel, trochę drewna i tutaj, nie wiem, mój piecyk. Panie, do miasta przybyła wędrowna trupa wagantów. Piecyk se postawimy. Kafo przyprowadził wagantów. Dziękuję, witam, dzień dobry. Na kekita? Niech Kafo przyjdzie na kibla, kurde. Ile można? Ileż można, kurde, tego? Słuchaj, kekita. Dobra, ściany tutaj dalej. To by było jak? To by było chyba dotąd tylko. Myk. Myk, tu będzie szybka. Tylko nie wiem, z czego szybki robić. Nie mam piachu. I tutaj raczej nie będzie piachu za ten... A co tam jest w ogóle? Jakiś... Portal chyba do Netheru i blok złota chyba na nim jest. Jeżeli dobrze widzę. Jakby to jakoś... Ciekawie zrobić to schronisko tak zwane. Tu bym wejście szczelił. A ono by mogło być takie częściowo z kamienia na przykład, nie? Nie musi być ładne. Bo to wiadomo, górale kiedyś sklecili z tego, co tutaj wykopali. Co prawda oczywiście drzewo nie to takie, co tutaj rośnie, ale zawsze jakieś... Dobra, pyk. Pyk. Tylko tu sobie zmienimy na kobla. Ups. Coś mam do upieczenia w ogóle? Nie bardzo. Pyk. I możemy jakiś dach zrobić. No dach oczywiście wiadomo z pół płytek. Ała! Tu jeszcze tarasik ciąg dalszy. Mam jakieś schodki? Nie mam schodków.
Trzeba by było zrobić jakieś parę schodków tutaj na sam koniec. Żeby było wiadomo, którędy się tu wchodzi. Dobra, i teraz płotek. Jak się robiło płotek? To jest furteczka, to my nie chcemy, czyli patyki w środku. Dechy wokół. Dobre, garagi. Dobra, i pół bloków jeszcze troszeczkę więcej. Cyk. Dobra, i to mamy chyba komplet. To se wezmę do środka, zabiorę. Kolejny z tym, ała, co? Kto już to zgapił ode mnie i myślisz, że to jego? Kurde. Tak się tu porobimy. A tu by można kawałek drabinki. Żeby ewentualnie na dach tego wejść. Chociaż po co na dach wychodzić? Nie ma, że na dach. Nie ma, nie będzie. Odejmie ten crafting jeszcze. I dajmy tutaj łóżeczko. Ale to tak nie jedno, tylko tak ze dwa zrobimy. Tak, to musimy tak zrobić. Cyk. I mam jeszcze trochę materiału, to możemy jeszcze zrobić jedno. Pyk. Proszę bardzo. Zwei łóżken. Co prawda nie jest to duże, ale to też nie jest duże to pomieszczenie, także ten. Tego nie potrzebujemy. A tu niech się przepala to żelazo właściwie. Czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem? No dban. Tu se zrobię jeszcze łóżko tak na zaś. Takie swoje łóżko podróżne to trzeba mieć, bo te dwa tu zostaną. No i dobra, trzeba tu wbić jakoś teraz na górę. Nie wiem co to jest, ale se tu postawię. Dripstone, garagi. Zara, bo w górach to się robi takie strome dachy. Kurde, w sumie, czekaj. Się robi takie, kurde, srogie. Pyk. Dobra. Komin z pieca do góry? No można by było. Dobra, to robimy. To będzie robiło kolce, jak dasz na to garnek z wodą lub lawą. Garnek? Co? Dobra, wezmę sobie do śpiul kolotu, ale nie wiem, czy to szybko pójdzie, czy nie za bardzo. Właśnie sobie tu respa ustawiłem. Dwa więcej. Nie mów czego? Co? Czego? Śpiul kolot? Czy czego? Dobra, co ja tam chciałem? Schody, płotek ten kamienny. Dawaj, zrób. Proszę bardzo. Siup, siup, siup. Ale to będzie ten. No nie wiem, zaraz zobaczymy. Czy dużo jest ludzi? Okej, nie chcę mi się tego liczyć. 14! Ale jest już późno. A tu płotek miał być. List. No to przecież żem to napisał, no co za typ.
Tylko tutaj trzeba dać taki pełny. Taki będzie komin, no co? Mój będzie ciekło koło tego. Dobra, i tutaj... Tutaj tak, nie? Nie ma co tego wyższego robić. I tak się nie zmieści w środku. Żadne pięterko raczej. Chyba. W sumie. Może jakaś taka antresola z jednym łóżkiem jeszcze? Ten komin trzeba wyższy zrobić, o, co by wystawał na dach, żeby ciąg był lepszy, cug musi być w piecu. Dobra, zrobiony daszek, teraz jak tu zeskoczyć i się nie zabić jakoś za bardzo. Dobra, no paskudne jakieś takie pierwsze domki w Minecrafcie, nie? Ale... Tylko teraz drabinkę jeszcze. Guzik, nie guzik, patyczki. Dowej drabinkę. Drabinkę się stawiało na czymś. Mamy tu wolny kawałek ściany? Tu chyba od razu trzeba dać. A tutaj to trochę słabe miejsce. Dobra, zrobimy inaczej. Tu damy skrzynkę. No i nie podniosłem tej skrzynki akurat. O. Tutaj damy skrzynkę tak o. Tutaj damy crafting. Tutaj nie damy okna. To coś demontaż. Będą drzwi i będzie okienko, dobra. Dawaj drzwi dla mnie. Oj, na dół. Piękne drzwi. Jak za dawnych czasów. Dobra, i te drzwi możemy w sumie daj te belki. Teraz tak, drabinka będzie tu. Trochę tu będzie wiało przez te okna. Dużo węgla mam już w ogóle. Bardzo fajnie. Dobra, dawaj. Pyk, 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 pyk. Pyk. Kajta drabinka. I tu będzie pewnie łóż, to... A. Czekaj, bo tu dach jest, kurde, za niski. Remont. Tu bym mógł zrobić takie coś i... I na tym łóżko nawet też by się zmieściło. Dobra, no nie ma, to nie będzie. Tutaj też nie zrobię. Tutaj też nie zrobię. Tu bym musiał zrobić drabinkę ewentualnie. To jest łóżko, zaraz nie będzie. Kurde, czej. Zaś remont. To tak. Łóżko będzie tutaj. Będzie sobie można stópki grzać na piecu. Ewentualnie je tam palić po prostu. Zależy, jak bardzo się dołoży do pieca. Tutaj będzie crafting. I... Nie wiem. Smażyć, o. Gdzie to łóżko teraz dać? Trochę tutaj ciasnawo jest, no. Jeszcze pytanie za 100 punktów.
Czy ja bym tu mógł zrobić skrzynkę i czy ta skrzynka pod schodami się będzie otwierała? Ja! Dobry, działa. Nie. O. No dobra. Będzie. No, to pato deweloperka w górach, proszę bardzo. Zostawię to jakieś jedzenie, tak symbolicznie, bo ja też będę potrzebował w sumie, nie? Żeby jak ktoś tu przyjdzie, żeby nie umarł z głodu. I trochę wągla, co by się w piecu rozpolić, żeby się trochę cieplej zrobiło. No. A to se wezmę i se wyjdę. To by było na dzisiaj na tyle. Dziękuję bardzo za obecność na live. Koniec.